Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie w naszym kolejnym programie. Dzisiaj 588. Program pod roboczym tytułem Putler. To takie połączenie, Państwo je doskonale znacie. Chodzi o tego bandziora, który funkcjonuje na Kremlu i który jest poszukiwany przez Międzynarodowy Trybunał Karny, ponieważ zachodzi obawa, iż jest zbrodniarzem wojennym, mówiąc delikatnie. Witam Państwa bardzo serdecznie, już za chwilę Państwa. I moim gościem będzie legendarny doradca i konsultant polityczny Wiesław Gałązka. Dostał od nas dzisiaj zadanie domowe, tak się możemy wyrazić. No i przed programem już ustaliliśmy, że większą część tego niby wywiadu z Putinem pan Wiesław oglądał. Z tego, co zdołaliśmy ustalić przed programem, najbardziej wstrząśnięty był tym szmaciarzem Takerem. Brakowało tylko, żeby na kolanach z pochyloną głową ten wywiad był prowadzony. Tak możemy sobie, a nie, bo to jeszcze 22 nie ma, to nie powinniśmy tak sobie pozwalać. Proszę Państwa, program za chwilę zaczynamy na dobre, środowy. To jeszcze zerknijmy do naszej agendy. Jutro czwartek, dr Tomek Kowalczuk, politolog i filozof, będzie Państwa i moim gościem. W piątek profesora Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka, psycholożka, psychoterapeutka. I przypominamy Państwu w tym tygodniu, że w przyszłym tygodniu będą dwie zmiany. W poniedziałek spotkamy się z profesorą Renatą Mińkowską-Norkienę, politolożką, a w czwartek spotkamy się z naszym poniedziałkowym gościem, czyli profesorem Jackiem Leociakiem, historykiem literatury z Polskiej Akademii Nauk. To proszę zapisać, a jak Państwo nie zapiszecie, to ja i tak będę o tym przypominać. Podziękowania w Państwa stronę. Rzecz fundamentalnie ważna dla nas, czyli to, że Państwo macie ochotę i przyjemność nas wspomagać, bo wyłącznie dzięki Wam te programy funkcjonują, poza wielkimi mediami, no bo w wielkich mediach to nie może być tak, że rozmawiamy dłużej niż tam, nie wiem, 5 minut, potem godzinę, potem przedłużamy to do półtorej. To tak nie działa, proszę Państwa, od tego jest przestrzeń internetowa i Państwa zaangażowanie, za które pięknie dziękuję, w tym tygodniu w szczególności panu Dawidowi z Rybnika, pani Agacie z Tychów, pani Marii z Wrześni, panu Albinowi z Krakowa, panu Maćkowi z Gdańska, panu Wojtkowi z Komorników, pani Lucynie z Białej Podlaskiej, pani Dorocie z Ząbek, pani Eli z Wieruszowa, panu Bogusławowi z Legnicy, pani Marii z Gdańska, pani Basi z Myszyńca, pani Gabrieli z Krakowa, panu Januszowi z Włodawy, panu Piotrowi z Warszawy, pani Ewie z Częstochowy, panu Grzegorzowi z Gołkowic i pani Iwonie z Zaborowa oraz wszystkim, których nie wymieniłem. Jeszcze raz Państwu dziękuję i być może podczas tego programu również zdecydujecie się, żeby wartością dwóch kaw raz w miesiącu zechcieć nas wspierać, bo dzięki Wam dzisiaj 588 program. Tyle mojego, proszę Państwa, na dobry wieczór, ale zanim powitamy naszego gościa, to jeszcze chciałem zwrócić de facto jego i Państwa uwagę na pewną kwestię, która obiła mi się o oczy, no bo też nasz gość Wiesław Gałązka jest wykładowcą akademickim. Proszę Państwa, to jest fragment dialogu, tutaj musicie mi Państwo wierzyć, pomiędzy dwoma wybitnymi polskimi intelektualistami. Celowo usunęliśmy z tego dialogu nazwiska, żeby z automatu, tak organicznie, nie wkradła się polaryzacja do tego dialogu. No i pierwszy z intelektualistów rzecze tak. W pustyni i w puszczy ma być tylko we fragmentach. Niestety już dawno ta powielająca rasistowskie stereotypy z XIX wieku książka powinna wylądować tam, gdzie wiersze Wenzla. To się nazywa dobra zmiana. Drugi z kolei intelektualista wchodzi z nim w dyskusję i pisze tak. A nie wydaje ci się, że to właśnie jest zadanie dla nauczyciela? Wyjaśnić kontekst rasowy z XIX wieku, wskazać skutki upowszechniania tego stereotypu i wreszcie podjąć najważniejsze i najtrudniejsze wyzwanie – wyjaśnić młodzieży, dlaczego ten Sienkiewicz, tak znienawidzony przez tę część naszego wiecznie nieszczęśliwego narodu, którą reprezentujesz, jest tak uwielbiany przez tę drugą. Pomyślcie Państwo przez chwilę nad tym. Wiesław Gałązka, dobry wieczór Panie Wiesławie, witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Panie Wiesławie, no to co, pierwsza opcja, że książka powinna wylądować tam, gdzie wiersze Wenzla i to jest dobra zmiana, czy jednak ta druga, no, że wychodzimy z założenia, że podejmujemy pewne intelektualne wyzwania, a tym ono jest ważniejsze, że dotyczy dzieciaków, młodzieży, które
to dzieciaki i młodzież są edukowane. Wiesław Gałązka. Od dawna zastanawiam się nad tą pozycją literacką. No i uczestniczyłem też w gronie przyjaciół. Brałem udział w niejednej dyskusji na jej temat. Ja jestem za tym, żeby jednak książkę w całości polecać młodzieży, ale właśnie też w jakiś sposób z wyjaśnieniami mądrego nauczyciela, który by potrafił wskazać wątki rasistowskie. Oczywiście trzeba zacząć od tego, że dziś z naszej perspektywy ta książka zawierała wątki rasistowskie. Kiedy Sienkiewicz to pisał, pisał to w zupełnie innej aurze, w innym poczuciu wyższości białego człowieka nad innymi rasami. Tutaj pisał językiem, powiedziałbym, młodzieżowym, bo przecież ten język się różni od trylogii, w sposób dosyć dydaktyczny. W jakiś sposób hołdował polskiemu patriotyzmowi, także pewnej postawie kształtującego się dopiero mężczyzny. Pamiętam, jak ojciec mówi do Stasia, że kiedy ktoś zagraża komuś słabszemu, czy kobiecie, która z tobą jest, to bierz sztucę do ręki, wal w łeb, prawda? W jakiś sposób ta książka ma charakter wychowawczy. Natomiast oczywiście, że my sobie możemy robić przede wszystkim kpiny i pozostało w naszej pamięci to pojęcie sprawiedliwość Kalego, tak, że jak Kalemu ukraść krowy, to jest źle, jak Kali ukraść krowy, to jest dobrze. No i mieliśmy z tym do czynienia ostatnie 8 lat, kiedy taka formacja jak Prawo i Sprawiedliwość Buszu, wzorem tych małp, Bandar Luk z Kiplinga, który też ma podobno być usunięty z tego spisu, z Księgi Dżungli, więc postępowała w sposób, powiedziałbym, taki właśnie kierując się moralnością Kalego. Natomiast myślę, że tutaj nauczyciel powinien wyjaśnić na przykład, że ci okrutni madyści, czy mahdyści tam, prawda, od Mahdiego, którzy porwali Stasia i Nel, to w sumie byli wojownicy o jakąś własną niepodległość, że doszło do wielkiej później tragedii i ci bohaterscy Anglicy, kładąc tory kolejowe po pustyni i używając armat i karabinów maszynowych, wystrzelali po prostu tych bojowników o niepodległość, setkami ich tam krwawo zabijali pod dowództwem lorda Kitchenera. Myślę, że po prostu pewne ciekawostki, które by były podane do tego przez nauczyciela, no inaczej by przedstawiły tę książkę. Zresztą no popatrzmy na Potop. No. Przecież to jest książka wyjątkowo, powiedziałbym, nacjonalistyczna. My jako Polacy, poczynając od tego mocarstwa, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, traktowaliśmy Wschód, być może tutaj ktoś mi zarzuci, że przesadzam, ale Anglicy, Holendrzy, Belgowie, Włosi, Francuzi mieli kolonie, czy Hiszpanie, czy Portugalczycy, a myśmy mieli jakby odpowiednik takich kolonii na Wschodzie. I te Ukrainę, czy Białoruś traktowaliśmy, która nie istniała, prawda, te ludy zamieszkujące te tereny, traktowaliśmy stosunkowo podobnie, może nie tak krwawo, ale no chyba, że tutaj przypomnimy sobie czasy jeszcze tych walk królewskich czy książęcych, naszych magnatów i tym podobnie. Panie Wiesławie, ale to ja bym dorzucił do tego jeszcze jedną kwestię, jeśli pan pozwoli i państwo też. Z uwagi na komentarz pana Wojciecha, może zamiast zajmowania się, które lektury zostają, a które nie, zajęlibyśmy się poważniejszymi problemami w edukacji, na przykład religia w szkole. Panie Wojciechu, no jeśli dla pana nie jest poważnym, fundamentalnym problemem kwestia lektur, które zostają w szkole, to mogę jedynie pogratulować i pozdrowić pana serdecznie. Jeszcze zostałbym przy kwestii już nie szkolnych książek, ale w ogóle. Bo to, o czym rozmawiamy, to jest trochę kasus, ja bym powiedział, Mein Kampf.
że generalnie w bardzo wielu miejscach na świecie tej książki nie wolno drukować, rozprowadzać, ale są państwa na świecie, no, które wyszły z bardzo prostego, takiego progresywnego założenia, o którym tu przed chwilą mówiliśmy, zmierzenia się z problemem. To znaczy nie dość, że jest wstęp do Mein Kampf, to jeszcze jest posłowie do Mein Kampf napisane. I nie dość, że są te dwie kwestie bardzo ważne, to jeszcze w niektórych krajach, gdzie można wydawać tę książkę, a jestem gorącym zwolennikiem tego, że właśnie w takiej formule Mein Kampf powinno się pojawić, to jeszcze w środku, w tekście porobione są specjalne odnośniki tłumaczące określoną rzeczywistość. Wiesław Kowalczuk. Trzy razy w Polsce już został wydany Mein Kampf, o ile się nie mylę. Tak, ja nie mówię o Polsce. No bo tam też były kwestie tych praw autorskich, prawda? Dopiero musiało minąć 70 lat, kiedy jakby przeszła już ta książka na rzecz do domeny publicznej, nazwijmy to w ten sposób, bo wcześniej była, zdaje się, we władaniu przez państwo w Bawarii. Bo mało ludzi sobie zdaje sprawę, jaki majątek zrobił na tej książce Hitler, wykorzystując swoje stanowisko, prawda? Była drukowana masowo, no ale przecież on zarabiał z tego stawki autorskie. No więc tak, uważam, że tego typu dzieła powinny być właśnie tak wydawane. No bo dlaczego nie mielibyśmy, w podobny sposób była wydana Czerwona Książeczka Mao Tse-tunga, dlaczego byśmy nie mieli poznawać tej literatury i odpowiednio ją tłumaczyć. A to, że niektórzy o skłonnościach faszystowskich rodacy, za których się powinniśmy wstydzić, a oni powinni się wstydzić, że nie znają historii Polski, że będą i tak interpretowali taką książkę po swojemu, no to nie ma rady. No, ta interpretacja do dzisiaj jest taka, że dla wielu ludzi na przykład PiS pozostaje czymś, co warto gloryfikować, prawda? Wiesław Wąska, państwa i mój gość, doradca i konsultant polityczny. Zostaniemy w temacie edukacji, tylko zerkam do komentarzy. Pan Wojciech pisze, panie Kubo, wyrwał pan z kontekstu mój wpis. Ale jak z kontekstu, panie Wojciechu? Może zamiast zajmowania się, które lektury zostają, które nie, zajęlibyśmy się poważniejszymi problemami w edukacji, na przykład religia w szkołach. No, ja nie widzę tutaj wyrwania z kontekstu, ale może ja się nie znam. Jeśli wyrwałem z kontekstu, to proszę zareagować, żebyśmy we właściwy kontekst tę wypowiedź później mogli włożyć. Zostańmy przy tej szkole, bo nadwładza w Polsce, panie Wiesławie, zgadza się pan ze mną, że kler to w Polsce jest nadwładza cały czas? Oczywiście, że tak. Okej, to możemy zostać przy tej nomenklaturze. Nadwładza nie zgodziła się na mniej religii w szkole i na urządzanie jej na pierwszej lekcji. Ostra krytyka pomysłów nowego kierownictwa MEN-u dotycząca religii w szkole. Chodziło oczywiście o zmniejszenie liczby lekcji i niewliczanie oceny z religii do średniej ocen. Oświadczenie w tej sprawie wydała Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. To zanim oddam panu głos, panie Wiesławie, to jeszcze szybko państwu przypomnę, że Kościół rocznie kosztuje nas ponad 25 miliardów złotych. Fundusz kościelny, niektórzy pieją z zachwytu, że jak fundusz kościelny zostanie zlikwidowany, to kler już nie będzie miał pieniędzy. Fundusz kościelny to jest od połowy procenta do 0,6 tego procenta wszystkich pieniędzy, które rok w rok ładowane są w tyłek całego klechistanu, całej nadwładzy w Polsce. Na szczęście pojawiają się już tacy specjaliści, którzy, jak już pan Wiesław wspomniał, otwarcie mówią, że to jest, jak państwo widzą na ekranach, kropla w morzu potrzeb. My o tym mówiliśmy 5-6 lat temu, wtedy to nikogo nie interesowało, bo wtedy ci, którzy teraz najbardziej walczą z klerem, leżeli przed obrazem Wojtyły krzyżem i płakali ze wzruszenia. Wiesław Gałązka, państwa i mój gość. Panie Wiesławie, no to jak to będzie z tą zgodą kleru w odniesieniu do nowego demokratycznego rządu? Na początek mała dygresja. Użyłeś sformułowania
Krechistan, takiego związku frazeologicznego Krechistan, czyli coś, co jest pochodzące od Lechistanu, nazwy niegdyś Polski, prawda, w krajach bardziej egzotycznych, ale to pojęcie zostało stworzone przez satyryka przedwojennego Józefa Paczkowskiego. To on był autorem tego pojęcia, tego słowa. On również jest autorem tego wierszyka Wyznanie patrioty, dlaczego Polska mi obrzydła, bo za mało w niej bo za dużo w niej święconej wody, a za mało mydła. Tak, tak. Przypisują niektórzy Bojowi, nie sprawdzając. Tak, to jest dosyć ważna rzecz, bo zwracam uwagę, że trwa ten spór, dochodzi do różnego rodzaju takich, powiedziałbym, czasami bolesnych dla jednej i drugiej strony sformułowań, bo przecież wyznanie to jest rzecz intymna. No, dochodzi do pomylenia. No nie, nie, nie. Sekundkę, panie Wiesławie. Wyznanie w Polsce i kwestia religii i religijności nie jest kwestią intymną, tylko niech będzie od 89 roku, bez względu na to, kto rządził, to była polska racja stanu. Mówimy o dwóch sprawach. Artykuł 53 Konstytucji wyraźnie mówi o tym, że nikomu nie wolno pytać o twoje wyznanie. Żadnym urzędnikom, nikomu po prostu. No to jest jakaś tam podstawa, żeby nie było dyskryminacji. No, a do tej dyskryminacji już prowadzi chociażby ocena w szkole na maturze z religii, prawda? Jak ktoś nie ma, no to powiedzmy jakiś bardziej fanatyczny pracodawca może takiego kandydata do pracy nie przyjąć, prawda? Natomiast tu mówimy o ekstremalnych sytuacjach. Natomiast następuje pewne pomylenie pojęć. I ja bym zaczął od tego, że mimo że dochodzi do różnego rodzaju dyskusji, właśnie takich między innymi z jaką mamy w tej chwili do czynienia w mediach, nie spotkałem się z tym, żeby jakaś redakcja zdecydowała się na konkretną pracę od podstaw i w sposób taki jasny, bardzo prosty, nawet używając trywialnego języka jak pastuch, krowie, narowie, wyjaśniła punkt po punkcie, czym jest konkordat. Bo po prostu rozmawiamy na dobrą sprawę, nie znając konkordatu, nie wgłębiając się szczegółowo w jego punkty. Ktoś kiedyś powiedział, że gdyby obie strony przestrzegały konkordatu, nie byłoby tej patologii, z jaką mamy do czynienia. Może tutaj był ktoś zbyt optymistyczny. Myślę, że też tutaj kieruje naszymi politykami w tym, za przeproszeniem, dmuchaniu cukru pudru przez słomkę do dupy kościołowi czy klerowi. Po prostu to wynika z historii Polski, że zawsze Kościół dominował. Do tego powstała legenda, jaki to Kościół był sprzyjający Polsce, podczas gdy wiemy, że powstania polskie były przez papieży, powiedziałbym, wyklinane, i w zasadzie ten Kościół tylko poprzez taki grafomański, mickiewiczowski chwyt księdza Robaka, patrioty, prawda, pokazany jest, jak Kościół wspierał. Ale jakbyśmy też popatrzyli, były trzy zabory, trzy religie. No to wiadomo, że będąc pod władaniem państwa, w którym jakiś tam kler również miał coś do powiedzenia, było wiadomo, że ten kraj z czasem by przechodził na inne wyznania. A tutaj chodziło o ratowanie tacy, więc nic dziwnego, że ci emisariusze tak walczyli o te pieniądze. Przepraszam, że wchodzę w słowo, bo patrzę na naszą agendę i dbam o pański czas, panie Wiesławie. To króciutko, to króciutko. Co z tym brakiem zgody kleru w odniesieniu do działań ministerstwa? Jak to się pana zdaniem skończy? Nie, no ja myślę, że po prostu jednak mimo wszystko, bo tutaj jest kwestia na przykład, czy pozostawić religię w szkole, prawda? Czy pozostawić religię jako szkołę, jako miejsce, gdzie uczą się dzieci religii,
czy pozostawić religię jako przedmiot, który byłby oceniany na świadectwie. Wreszcie, czy w jakich godzinach, bo tutaj zdaje się Kościół się sprzeciwia, żeby to nie były godziny poranne czy popołudniowe. Więc takie, to są takie spore, powiedziałbym, burza w szklance wody. Kościół chyba czuje, że powolutku będzie jednak ograniczony ten pieniądz płynący do episkopatu, czy do generalnie rzecz biorąc do kościoła. No i próbuje jeszcze podpierać się grupą wierzących, powiedziałbym takich o bardziej fanatycznym zacięciu, ale myślę, że jednak dobrze by zrobiła taka rewolucja w szkole, jak zmniejszenie liczby godzin. A przede wszystkim moim zdaniem, to jak czytam przedwojenne książki, chociażby wspomnienia niebieskiego mundurka Gomulickiego, no to przecież w szkołach prowadzili zajęcia z religii księża katecheci, a nie katecheci, którzy zabierają ogromne pieniądze z budżetu, bo duszpasterzowi nie chce się tyłka ruszyć, żeby uczyć w szkole. Przecież to zupełnie inaczej powinno wyglądać. No to wszyscy wiemy, że zupełnie inaczej, ale ja nadal nie wiem, panie Wiesławie, od pana, czy rząd się ugnie pod słowami kleru, czy będzie robić swoje. Mam nadzieję, że będzie robić swoje. Ale ja nie pytam o nadzieję, ja pytam o pana wiedzę, doświadczenie, znajomość materii politycznej. Co pan przewiduje? Boję się, Kuba, że gdzieś tam dojdzie do jakiegoś takiego kompromisu, który pokaże słabość rządu, a wzmocni Kościół. Ideałem byłoby, gdyby przejść jednak na to, co jest na przykład w Niemczech, czyli 2-3% przez pracujących przekazywanie pieniędzy przez pracodawcę z ich pensji na utrzymanie Kościoła i byśmy widzieli, ile byłoby naszych rodaków deklarowało swoją przynależność do Kościoła katolickiego. Z drugiej strony proszę pamiętać, że w Niemczech to nie jest tak, że tylko wyznawcy religii płacą podatek, a ci, co zadeklarują, że są niewierzący, nie płacą. Oni też muszą płacić, ale na inne cele. Tyle samo. Przecież dochodziło do tego, że Polacy, którzy pracowali w Niemczech, deklarowali, że są niewierzący i nie płacili żadnych pieniędzy na nic, a potem dochodzi do tego, że gdzieś tam kościoły w Niemczech sprawdzają po parafiach, czy któryś Polak przypadkiem nie należał do danej parafii. Jak się okazuje, że należy, to dochodzi do regresów. Prawnie żądają od tych Polaków tych pieniędzy, których Polacy nie zapłacili. Kropkę tutaj stawiamy. No to już dalej nie podyskutujemy na ten temat, bo to moglibyśmy do rana tak szczerze dyskutować. Wiesław Gałązka, doradca i konsultant polityczny z Państwa i moim gościem. Patrzymy oczywiście i czytamy Państwa komentarze. Pan Antyczny Witek, oto słychać nowych obywateli radzieckich Unii Europejskiej. Skończę tylko. Tak mówią antypolacy. O, to jest dobre, to lubię. Polak to katolik, albo... Dobry jest pan Antyczny Witek. Ludzie radzieccy Unii Europejskiej mówią i na koniec jeszcze antykultura w akcji antypolacy. I panie Antyczny Witku, ja panu dziękuję za te komentarze. Ja się z panem w pełni zgadzam, podzielam pana opinię w 100% i proszę pisać dalej. Jak już wspomniałem, jakiś komentarz do tego, czy jedziemy dalej? Nie, czekam jeszcze na tego typu od razu jakąś antysemickość w takich wypowiedziach, bo przecież przypomnijmy sobie, że kiedy w 90 roku Wałęsa walczył z Mazowieckim, powstało wtedy to słynne określenie dobry Polak to katolik, bo przecież Wałęsa miał Matkę Boską w klapie. To jest po pierwsze, nawet przepinał ją podobno na piżamę wtedy, tak się śmiano, prawda? Ale to anegdota. Natomiast wtedy Wałęsa gdzieś rzucił mimochodem, chcąc przypodobać się troszkę, potem z tego się wycofywał. Zasugerował, że Mazowiecki jest Żydem
I wówczas doszło do niesłychanego wydarzenia. Mianowicie oto Episkopat Polski wydał oświadczenie, że przejrzał księgi parafialne czy wszelkie te kościelne rodziny mazowieckich do XVI wieku i oświadcza, że u pana Tadeusza nie płynie ani jedna kropla żydowskiej krwi. Ale to chyba powinni byli dodać niestety, no bo Jezus był Żydem, czyli niestety mazowiecki nie okazał się być Żydem. A no i jeszcze mamy jedno polskiego katolicyzmu. Jeszcze taka prośba do pana antycznego Witka, bo jak już wspomniał pan Wiesław Gałązka, zabrakło tutaj jednego komentarza, jakby pan miał chwilę, to coś w rodzaju czerwone żydowskie parchy. No to taka poetyka, więc tutaj liczymy na pana i z góry oczywiście dziękujemy. No dobrze, powoli przemieszczamy się w stronę tego Putlera, ale przejdziemy przez strajki rolników. O i tutaj to wejdziemy już w pana domenę, panie Wiesławie, czyli ta konsultacja polityczna, doradztwo, najpierw komunikat formalny. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność zapowiedział, że we wtorek 20 lutego organizuje kolejną odsłonę strajku generalnego. Protestujący mają zablokować wszystkie przejścia graniczne z Ukrainą, ale także węzły komunikacyjne i drogi dojazdowe do przeładunkowych stacji kolejowych oraz portów morskich. Ale nie o tym. Panie Wiesławie drogi, to ja naświetlę to, co widzę, a pan powie, co myśli. Być może ja źle widzę i dzięki panu będę widział dobrze. Te strajki rolników, one w jakimś stopniu pokazują, że po 15 października, upraszczając oczywiście na potrzeby naszej rozmowy, w wielu miejscach my się po prostu z PiS-em zamieniliśmy miejscami. Tak jeden do jednego, bo tak, jak rządził PiS, no to Agrounia protestowała. Właściwie co drugi dzień, a czasem codziennie. Wystarczyło, że gdziekolwiek, jakikolwiek rolnik, nie szydzę, tylko mówię jak było, był wkurzony, od razu Agrounia, od razu Michał Kołodziejczak. Solidarność natomiast grzecznie, jako przybudówka PiSu, siedziała w kurniku i nic nie robiła. No i teraz jest ta zamiana miejscami. Bo PiS nie rządzi, Solidarność zaczyna protestować. Ale ponieważ lider Agrounii został wiceministrem rolnictwa, to z kolei Agrounia przestała protestować. No panie Wiesławie, to jest jakaś paranoja w dużym stopniu. Wiesław Gałązka. Nie, być może to jest, powiedziałbym, wyolbrzymianie twierdzeniem, że zamieniamy się na miejsca. Ale być może to świadczy też, że serwilizm Solidarności, która przestała już dawno być tą Solidarnością, z której się wywodzi, był większy niż świadomość tego rolnika, czy jakbyśmy to powiedzieli, ten chłopski rozum zwyciężył i te rozmowy przebiegają na zupełnie innym poziomie. To, że sygnalizują tak samo jak inni rolnicy czy producenci żywności w Europie swoje roszczenia, no jest w tym pewna racja, bo przecież doszło do zaniedbań przede wszystkim za czasów PiSu, jeżeli chodzi o ten handel zbożem. Natomiast proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób prowadzone są na przykład rozmowy. No, przyjeżdża minister rolnictwa bez wielkiej obstawy, bez policji. Może tam gdzieś dyskretnie jacyś byli, ale nie było tak, że to w takiej obstawie jak Kaczyński czy inni przyjechał do spotkania się z rolnikami i ta rozmowa była dosyć, powiedziałbym, nawet zawierająca pewien element humorystyczny, bo w pewnym momencie minister mówi, a niech młody teraz coś powie, prawda? No, mnie osobiście podoba się ten model, dosyć wyglądający przynajmniej, stwarzający pozory szczerości, jaki prezentuje w tej chwili w tym resorcie władza. Dobrze, a gdzie jest szczerość w takim razie wiceministra Kołodziejczaka, który, jak już wspomniałem, za czasów PiSu protestował bardzo słusznie w każdej możliwej okazji. A teraz jego Agrounia, kiedy nie tylko Solidarność protestuje, bo to jest też całe mnóstwo mniejszych organizacji,
i związków rolniczych, no to teraz Agrounia przestała protestować. Pan powiedział, panie Wiesławie, kilka minut temu, co nie jest tajemnicą, ale dobrze, że padło to z pana ust, że ta solidarność współczesna nie jest już tą solidarnością pierwszą, oczywiście, i przez minione 8 lat to była regularna przybudówka PiS-u. No to skoro rolnicy protestują, a Agrounia nie protestuje, to możemy uznać, że Agrounia jest już przybudówką obecnego rządu? Nie, tak daleko bym nie poszedł. Po prostu Agrounia, pamiętajmy, ma swojego też lidera. Ten lider jest wiceministrem. Pozwolę sobie tutaj znowu na taką małą dygresję, że kilka dni temu obchodziliśmy dzień darwinizmu. Wydaje mi się, że po prostu doszło do pewnej ewolucji w pojmowaniu pewnych faktów, pewnej rzeczywistości. Może lepiej, że Agrounia nie protestuje, tylko przygląda się i w razie czego wzmocni albo jedną, albo drugą stronę. To może lepiej, że przez 8 lat Solidarność Rolników nie protestowała, bo przyglądała się, żeby wzmocnić albo jedną, albo drugą stronę. Możemy w ten sposób też na to patrzeć, ale nie, ja bym nie porównywał te 8 lat z tym, co się w tej chwili dzieje, bo mamy do czynienia jednak z pewnego rodzaju chaosem. Ale ja nie porównuję. Ja nie porównuję. Ja mówię o protestach rolników. Ja tylko o tym mówię, że skoro Agrounia przypatruje się, no to możemy też wyjść z założenia, że Rolnicza Solidarność przez 8 lat też się przypatrywała. Oczywiście uśmiechamy się i puszczamy do państwa oko. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia związana z wiceministrem Kołodziejczakiem, myślę sobie ważna, i kto jak kto, ale pan może na te pytania odpowiedzieć, przynajmniej na jedno z nich. Lepiej niż ja pamięta pan Mariana Krzaklewskiego i rząd AWS-u. Rząd współtworzony przez Solidarność. Marian Krzaklewski był położną tego rządu, akuszerem, może tak, ale jednocześnie był przewodniczącym Solidarności. I wielką czkawką Krzaklewskiemu odbiło się funkcjonowanie w rozkroku, to znaczy jednocześnie był w parlamencie parlamentarzystą, ojcem chrzestnym rządu, najważniejszym wtedy politykiem i jednocześnie szedł na czele strajków Solidarności przeciwko rządowi, który współtworzył. Pytanie, czy wiceminister Kołodziejczak nie jest trochę na takiej drodze, bo jest wiceministrem rolnictwa, a jednocześnie pozostaje liderem Agrounii. No i teraz pytanie, czy w perspektywie czasu da się to jakoś pogodzić, czy jednak te drogi mogą zacząć się niebezpiecznie rozjeżdżać? No tak, to rozdwojenie jaźni, chyba takie polityczne rozdwojenie jaźni, chyba zakwitło bardzo mocno dopiero po 1989 roku. Oczywiście, że to jest troszeczkę takie chodzenie po brzytwie przez Kołodziejczaka. No ale z drugiej strony z tych zachowań bardzo krzykliwych, które obserwowałem wcześniej, kiedy protestowała Agrounia, kiedy obserwuję, jak on się dzisiaj zachowuje, no to powiedziałbym, że widzę ogromny postęp i ogromną ewolucję tego człowieka, który na pewno jest obdarzony dosyć sporą inteligencją i on sam dobrze wie, że znajduje się w środowisku, które trudno nazwać do końca przyjaznym. No dobrze, ale to mówimy o ewolucji Kołodziejczaka w stronę polityka. A co w tym samym momencie, w tym samym czasie, tu i teraz, z Kołodziejczakiem, liderem Agrounii? No i tutaj mamy do czynienia z polityką. Przecież nie będzie sam sobie strzelał w stopę przy pomocy ludzi, na których ma wpływ i których może użyć być może w lepszym momencie do ugrania nawet dla ogółu pewnych, powiedziałbym, korzyści, niż teraz na przykład właśnie doprowadzić do tego, że co? Że musiałby się wyrzec uczestniczenia w rządzie, żeby protestować, no to chyba dobrze, że on i jego ludzie na razie zajmują, powiedziałbym, strategiczną pozycję i być może
będą tą szalką uwagi. Czy ja dobrze rozumiem, że może dojść do sytuacji, w której Agrounia stwierdzi, że na przykład włącza się do protestów rolniczych? Tak. I wtedy wiceminister rolnictwa będzie szedł na czele protestu Agrounii przeciwko własnemu rządowi? Nie, w gruncie rzeczy do tego niekoniecznie musi dojść. Przecież Agrounia ma świadomość, że zarówno w imieniu wszystkich producentów żywności, ale ich lider no, przede wszystkim gra też dla nich. Po co oni mają krzyczeć i protestować, jeżeli on to za nich zrobi, rozmawiając z rządem, będąc w tym rządzie? To raczej on ma niewdzięczną sytuację, bo musi iść tłumaczyć tym, którzy być może nie są zapoznani z pewną strategią jego formacji. Okej, okay. Dobra, dobra. Wiesław Gałązka, doradca i konsultant polityczny, stawiamy kropkę w tej materii. Patrzę na zegarek, do tego Putlera musimy się bardzo zbliżyć, ale zanim już tak dojdziemy do Putlera, to jeszcze, proszę Państwa, przejdziemy przez szybko kilka kwestii. To są ostatnie badania, Państwo je chyba znacie, bo pokazywaliśmy je, Polster dla Super Expressu. One były robione chwilę przed strajkami rolniczymi, więc pytanie, panie Wiesławie, czy te strajki rolnicze wpłyną na to cofanie się PiS-u, o którym za chwilę sobie powiemy więcej, no i na budowanie coraz mocniejszej pozycji Koalicji Obywatelskiej. A co do tego cofania się PiS-u, Jarosław Kaczyński zażądał, by Ryszard Legutko zrezygnował z przewodniczenia delegacji PiS w Parlamencie Europejskim, wynika z informacji Wirtualnej Polski. Politycy nieoficjalnie mówią o skrajnym upokorzeniu, a dotknięty profesor ogłosił kolegom, że nie chce już startować. Prezes zażądał też innych dymisji i poinformował, że kandydaci sami mają opłacać kampanię. Ja nie będę złośliwy, tylko bardzo poważnie zapytam, panie Wiesławie, czy rozjeżdża się trochę interes partii z postrzeganiem rzeczywistości przez prezesa Kaczyńskiego. Tym bardziej, że głosów już nie gdzieś zza węgła, tylko głosów z odsłoniętą niejako przyłbicą przybywa, i to głosów bardzo konkretnie krytycznych. Chociażby ten, były minister rolnictwa, pan Ardanowski. Kamiński i Wąsik, jako ówcześni szefowie CBA, jak rozumiem, zostali ukarani za sfabrykowanie nieprawdziwych materiałów, podrabianie dokumentów, pieczątek, podpisów, wymyślenie i próbę stworzenia afery, która miała pogrążyć Lepera, a w sensie politycznym zapewne miała być próbą przejęcia posłów i elektoratu ówczesnej samoobrony. Ja byłem wtedy wiceministrem rolnictwa i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie było nigdy w Ministerstwie Rolnictwa działań, które by wskazywały na to, że Leper, którego byłem zastępcą z PiS-u, że byłby skłonny właśnie brać łapówki za odrolnianie. Nawet doszło do tego, bo odrolnieniem przez długi czas zajmował się Henryk Kowalczyk, który był również wiceministrem rolnictwa, a Leper wprost powiedział: ja nie chcę brać udziału przy odrolnieniu gruntów, niech decydują o tym pozostali członkowie kierownictwa resortu, czyli wiceministrowie, dyrektor generalny, ja nie będę się tym zajmował. Więc nie było żadnych przesłanek, ja jestem o tym przekonany, które by sugerowały, że Leper mógłby być skłonny do wzięcia łapówki. Wiesław Gałązka, doradca i konsultant polityczny, jest Państwa i moim gościem. Panie Wiesławie, to nie o Leperze, nie o Kamińskim i Wąsiku, ale o tym, czy ten zjazd PiS-u, czy on się utrzyma, bo mamy wybory samorządowe przed chwilą. No i dodatkowe niejako pytanie, które stoi w fundamencie tego zjazdu: czy prezes świadomie, albo może nieświadomie, no sprzyja obniżaniu notowań PiS-u w gruncie rzeczy? Czy też jest tak, że jest zafiksowany na swój pogląd
swoją ideę i nikt go od takiego ani innego postępowania nie odwiedzie, nawet jeśli będzie to, jeśli konsekwencją takiego postępowania będzie dołowanie PiS-u w sondażach. To, co słyszeliśmy ze strony Ardanowskiego, może wskazywać, że tak samo jak Kołodziejczakowi, tak jemu założono kiedyś podsłuch i być może to spowodowało, że wypowiada się tak, jak się wypowiada. Ale mówi rozsądnie. Natomiast co do starszego pana, bardzo zagubionego, widzimy go na przykład w rocznicę, jak się zachowuje, traci całkowicie panowanie nad sobą. Myślę, że tutaj o mówieniu o tym, że świadomie obniża te notowania, myślę, że to byłby błąd. On raczej czyni to już w tej chwili kierowane emocjami, nienawiścią do Tuska. Coraz bardziej szkodzi swojej partii. I jego niezrozumienie nawet tej sytuacji z europosłami. No bo ja się pytam w tej chwili tak, jeżeli załóżmy Legutko zrezygnuje, ale jest iluś kandydatów, bo przecież to nie jest tak, że on ograniczył listy tylko do tych, którzy byli, to ci to tylko będą startować. No to przepraszam, nawet jak ci, co byli europosłami i stać by ich było na tę kampanię, a co z tymi może wartościowymi ludźmi, których mógłby PiS wystawić, dla nich wartościowymi. Z czego oni będą swoje kampanie robić do Europarlamentu? No to tu już jest dowód, że ten człowiek nie zdaje sobie sprawy, mówiąc o tym, że mają sami płacić za swoje kampanie, nie zdaje sobie sprawy z szerszego, nie ma szerszego spojrzenia na te sprawy, na kampanię. Przyznam, że jestem troszkę zdziwiony, bo o spektrum spojrzenia na całą sferę polityczną, no to jeszcze całkiem niedawno nie podejrzewałbym prezesa, ale przemawia do mnie argument, że ta w sumie prywatna wendetta, bo to już zaczyna chyba taki kształt przybierać, Kaczyńskiego przeciwko Tuskowi, przesłania mu interes partii. Wiesław Gałązka, doradca i konsultant polityczny państwa i mój gość. Nie kończymy jeszcze, proszę państwa, bo zbliżyliśmy się do Putlera. Do Putlera. Nie wiem, czy państwo widzieliście, jeśli nie, to teraz zapraszamy serdecznie. Polecamy z uwagą wysłuchanie tego obszernego fragmentu, tego niby wywiadu, ale to też Wiesław Gałązka, myślę, po wszystkim skomentuje stanowisko tak zwanego dziennikarza. Nie on tu jest najważniejszy. Posłuchajcie państwo i wracamy do rozmowy. Władimir Putin udzielił w czwartek 8 lutego wywiadu dla amerykańskiego kontrowersyjnego dziennikarza Tuckera Carlsona. Prezydent Ukrainy sam swoją drogą jest Żydem, z pochodzenia. Że Zachód powinien zrozumieć, iż niemożliwe jest pokonanie Rosji na Ukrainie. Dużą część dwugodzinnego wywiadu pochłonęła opowieść Putina o setkach lat historii Rosji, oczywiście jak zwykle zakłamanej po kremlowsku i dotyczącej m.in. Polski. Polska współpracowała z Hitlerem. Posłuchajcie sami tych naprawdę szokujących nie tylko nas Polaków słów. Czy możesz sobie wyobrazić scenariusz, w którym wysyłasz rosyjskie oddziały do Polski? Kto wysadził Nord Stream? Może ty. Tego dnia byłem zajęty. To znaczy, że osiągnąłeś swoje cele? Nie? Nie osiągnęliśmy jeszcze naszych celów, ponieważ jednym z nich jest denazyfikacja. Oznacza to zakaz wszelkich rodzajów ruchów neonazistowskich. To jeden z problemów, o których dyskutowaliśmy podczas procesu negocjacyjnego, który zakończył się w Stambule wcześniej w tym roku. Czy byłbyś zadowolony z terytorium, które teraz posiadasz? Pytasz mnie o neonazizm, prawda? Skończę odpowiadając na pytanie. Właśnie zadałeś pytanie o neonazistów i to, jak powinna wyglądać denazyfikacja. Prezydent Ukrainy odwiedził Kanadę. Historia jest dobrze znana.
ale jest uciszana w krajach zachodnich. Tak mówią wasze parlamenty. Parlament Kanady przedstawił człowieka, który jako speaker parlamentu powiedział, że walczył przeciwko Rosjanom podczas II wojny światowej. Kto walczył przeciwko Rosjanom podczas II wojny światowej? Hitler i jego wspólnicy. Okazało się, że ten człowiek służył w oddziałach SS i osobiście zabijał Rosjan, Polaków i Żydów, korzystając z oddziałów SS składających się z ukraińskich nacjonalistów, którzy wykonywali tą brudną robotę. Prezydent Ukrainy wstał z całym parlamentem Kanady i oklaskiwał tego człowieka. Jak to sobie wyobrazić? Prezydent Ukrainy sam swoją drogą jest Żydem, z pochodzenia. Naprawdę, moje pytanie brzmi, co z tym zrobisz? Mam na myśli, Hitlera nie ma już od 80 lat, III Rzesza już nie istnieje. I tak jest. Tak więc myślę, że chcesz wygaszać lub przynajmniej kontrolować ukraiński nacjonalizm. Ale jak to zrobić? Co masz na myśli? Posłuchaj mnie. Twoje pytanie jest bardzo subtelne i mogę ci powiedzieć, co myślę. Nie bierz tego do siebie. Oczywiście. Czy możesz sobie wyobrazić scenariusz, w którym wysyłasz rosyjskie oddziały do Polski? Tylko w jednym przypadku. Jeśli Polska zaatakuje Rosję, dlaczego? Ponieważ nie mamy interesów w Polsce, na Łotwie ani gdziekolwiek indziej. Dlaczego mielibyśmy to zrobić? Po prostu nie mamy żadnych interesów. To tylko jest grożenie. No, argument, który znam, racz zauważyć, że cóż, najechałeś Ukrainę. Masz terytorialne cele na kontynencie, a ty mówisz jednoznacznie, że absolutnie nie. To absolutnie wyklucza, wiesz. To absolutnie jest wykluczone. Nie musisz być jakimś analitykiem. To jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, by angażować się w jakąś globalną wojnę. Globalna wojna przeniesie ludzkość na krawędź zniszczenia. I na pewno są to środki odstraszające. Oni od samego początku straszą wszystkich nami. Jutro Rosja użyje taktycznych broni jądrowych. Jutro Rosja to zrobi. Wiesz, pojutrze. Wiesz, aby wydobyć dodatkowe pieniądze od podatników amerykańskich i europejskich w konfrontacji z Rosją na ukraińskim teatrze działań. Ale celem jest jak najbardziej osłabienie Rosji. Kto wysadził Nord Streams? Może ty. Tego dnia byłem zajęty. Czy ty masz? Nie wysadziłem Nord Stream. Ty osobiście możesz mieć alibi, ale CIA nie ma takiego alibi. Czy masz dowody, że NATO lub CIA to zrobiły? Wiesz, nie będę wchodzić w szczegóły, ale ludzie zawsze mówią w takich przypadkach, szukaj kogoś, kto jest zainteresowany. Ale w tym przypadku nie powinniśmy szukać tylko kogoś, kto jest zainteresowany, ale także kogoś, kto ma zdolności, ponieważ może być wielu zainteresowanych, ale nie wszyscy z nich są zdolni zanurkować na dno Bałtyku i przeprowadzić tę eksplozję. Te dwie składowe powinny być połączone. Kto jest zainteresowany i kto jest zdolny do tego? Chciałbyś, żeby NATO lub USA lub Zachód to zrobił? Dlaczego byś tego nie przedstawił ogólnej opinii i nie wygrał zwycięstwa propagandowego? Ta wojnie propagandowej. Bardzo trudno jest pokonać Stany Zjednoczone, ponieważ Stany Zjednoczone kontrolują wszystkie światowe media i wiele europejskich mediów. Czy o tym nie wiesz? Więc możliwe jest zaangażowanie się w tej pracę,
Ale jest to nieopłacalne, że tak powiem. Możemy po prostu skupić reflektory na naszych źródłach informacji i nie osiągniemy rezultatów. I jest to jasne dla całego świata, co się stało. I nawet amerykańscy analitycy otwarcie o tym rozmawiają. Negocjowaliśmy z Ukrainą w Stambule. Zgodziliśmy się być częścią tego. Ponadto lider grupy negocjacyjnej, pan Trahami, jego nazwisko, jak sądzę, nadal ma frakcję rządzącej partii. Nadal ma frakcję prezydencką w Radzie, czyli parlamencie kraju. Nadal zasiada tam i nawet zaakcentował swoje wstępne podpisanie pod dokumentem, o którym ci mówię. Ale potem publicznie oświadczył całemu światu, że byliśmy gotowi podpisać ten dokument. Ale pan Johnson, wówczas premier UE, przyszedł i odwiódł Ukraińców od tego, mówiąc, że lepiej jest walczyć z Rosją. Dadzą wszystko, co jest potrzebne, żeby odzyskali to, co zostało niby utracone podczas starć z Rosją, i zgodzili się na tę propozycję. Patrz, jego oświadczenie zostało opublikowane. Powiedział to publicznie, a prezydent Ukrainy wydał dekret zabraniający negocjacji z naszą armią. Więc przed II wojną światową Polska współpracowała z Hitlerem. I chociaż nie ustąpiła przed żądaniami Hitlera, to nadal brała udział w rozbiorze Czechosłowacji razem z Hitlerem. Ponieważ Polacy nie oddali korytarza gdańskiego Niemcom, poszli za daleko, zmuszając Hitlera do rozpoczęcia II wojny światowej, atakując ich. I to właśnie dlatego Polska stała się celem, od której zaczęła się wojna 1 września 1939 roku. Tak więc, jak mówię, przy okazji ZSRR warto dodać, że przeczytałem kilka archiwalnych dokumentów, które pokazują, iż ZSRR zachowało się uczciwie wobec Polski i poprosili o zgodę Polski na przepuszczenie swoich wojsk przez terytorium Polski, aby pomóc Czechosłowacji, ale wtedy polski minister spraw zagranicznych powiedział, że jeśli radzieckie samoloty przelecą przez Polskę, zostaną zestrzelone, to co się liczy, to to, że wojna zaczęła się, a Polska stała się ofiarą polityki, którą prowadziła przeciwko Czechosłowacji. Zgodnie ze znanym paktem Ribbentrop-Mołotow, część terytorium, w tym zachodnia Ukraina, miała być oddana Rosji. Tak więc Rosja, która wówczas nazywała się ZSRR, odzyskała swoje historyczne ziemie. Po zwycięstwie w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, jak nazywamy II wojnę światową, w końcu te obszary zostały uznane za należące do Rosji, ale nie do bolszewików. Jeśli chodzi o Polskę, otrzymała ona prawdopodobnie w ramach rekompensaty terytoria, które pierwotnie były niemieckie. Dla przykładu, terytoria, które stanowiły wschodnie części Niemiec, są to teraz ziemie zachodniej Polski. Oczywiście, Polska odzyskała dostęp do Morza Bałtyckiego i Gdańska. A następnie tym terenom nadano polskie nazwy. Więc tak się rozwijała ta sytuacja. Widzisz, to działo się w 1922 roku, kiedy tworzono ZSRR. Bolszewicy zaczęli budować ZSRR i utworzyli Związek Radziecki, który nigdy wcześniej nie istniał. I wtedy została utworzona sowiecka Ukraina, która wcześniej nie istniała. Stalin nalegał, żeby te republiki zostały uwzględnione w ZSRR jako część jednostek autonomicznych. Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu Lenin, założyciel państwa radzieckiego, nalegał, żeby te jednostki miały prawo do wystąpienia ze ZSRR. Zakończymy na tym. Czy jest coś jeszcze? Nie, myślę, że tyle wystarczy. Dziękuję, panie prezydencie. Państwa i mój gość, Wiesław Gałązka, doradca i konsultant polityczny. Zanim zaczniemy, to zapraszam państwa w wolnej chwili na kanał Bednarskiego. Bardzo ciekawe materiały. Panie Wiesławie, ja mam jedno pytanie właściwie.
Co tam było widać w tym wywiadzie? I co było słychać w intertekście po stronie Putina? Wiesław Gałązka. To jest skomplikowana sprawa w ogóle. Jeżeli byśmy prosto mówili tylko o intertekście, no to mieliśmy do czynienia z przywódcą światowym, którym Putin już przestał jednak być. Mieliśmy do czynienia z gestami bardzo podobnymi do trumpowskich, bo ten ruch, który Trump bardzo często stosuje, również Putin stosuje. No, siedział samiec alfa, prawda, z rozłożonymi kolanami na fotelu. Natomiast dziennikarz, to jest dopiero, powiedziałbym, ciekawostka. No, nie był to wywiad w stylu Olejnik czy Piaseckiego, tylko pełny serwilizm. To był to była męska odmiana Choleckiej podczas wywiadu z Morawieckim, na przykład, z Dudą. Przecież powinien jeszcze powiedzieć, co jeszcze mogę zrobić, czy co powinniśmy zrobić, żebyś pomógł Trumpowi zostać prezydentem. Przecież to był wyraźnie adresat wskazany w tym wywiadzie, czyli ta część republikanów, która ma być zniechęcona do udzielania, do wywierania presji przede wszystkim na swoich senatorów czy deputowanych, żeby nie udzielać pomocy Ukrainie, wzmacniać Trumpa z jego przekonaniami. Ten dziennikarz był, tak jak już jest za chwilę po 10, można by powiedzieć, że jeszcze trochę, a zrobiłby laskę temu Putinowi, prawda? Więc to po prostu mamy do czynienia z czymś, co jest, w ogóle rozmija się z pojęciem wywiadu prasowego. Ja sobie sięgnąłem do takiej książki, takiej antologii wywiadów prasowych wszechczasów. Tam są zawarte w tej książce także krótkie wywiady, opisy, jak te wywiady wyglądały z Hitlerem i Chruszczowem. Też człowiekiem w jakiś sposób wpisanym w historię Ukrainy. Powiedziałbym w zbrodniczy sposób w historię Ukrainy i tego wielkiego głodu. Tutaj, co jest ciekawe, ten przeciętny widz amerykański na pewno, oglądając ten wywiad, nie wytrzymałby tych 2 godzin. Po drugie, jego świadomość historyczna, czy wiedza w ogóle polityczna jest niewielka. No i usłyszał tylko pewne rzeczy przekazane w bardzo takim manipulacyjnym języku przez Putina, który chciał osiągnąć swój cel, pokazać, że oto jest, liczy się i wzmacnia to republikańskie podejście do Ukrainy. Jak jeden z tych w tej książce reporterów przeprowadzających wywiady 9 lipca 1932 roku, a zatem przed dojściem Hitlera do władzy, rozmawiał z Hitlerem, to przynajmniej opisywał czytelnikowi, telewizji jeszcze wtedy nie było, była początkowa, dopiero w 1936 roku w Niemczech była telewizja, natomiast on wtedy opisy odgrywały rolę i ten dziennikarz pisze, że Hitler pił z nim herbatę i przy jednym z pytań, jeszcze nie posiadając władzy, zachowywał się tak, jakby nie pił herbatę, tylko krew bolszewików. To już coś mówi. To pozwala kształtować pewne spojrzenie tego czytelnika, tego wywiadu. Natomiast oglądając telewizję, no jesteśmy zasypywani obrazami, jesteśmy homo videns, człowiek patrzący, a może już nie homo sapiens, czyli myślący. Jest to działanie często na podświadomość, to co, z czym mieliśmy do czynienia w tym wywiadzie. Podobnie było z wywiadem z Chruszczowem, który przeprowadził w Ameryce dziennikarz, to był Reynolds News, taki tygodnik.
I on również podobne spostrzeżenia miał co do zachowania Chruszczowa, którego być może ci, co się interesują polityką, pamiętają jako człowieka impulsywnego, bijącego butem w trybunę w ONZ-cie, a tutaj był pokazany Chruszczow w sposób, powiedziałbym, taki dosyć spolegliwy, mówiący o tym, jaki ma być wpływ prawa Związku Radzieckiego na indywidualne prawa republik. Także myślę, że wywiad pisany, jeżeli ktoś ma zdolność czytania, jest na pewno cenniejszy niż tego typu wywiad, gdzie trzeba już troszeczkę wiedzieć, do kogo jest adresowany wywiad, jakie są zastosowane chwyty. No troszeczkę wiedzy tej obywatelskiej więcej powinien widz posiadać, żeby rozszyfrować i wiedzieć, jak to mówią młodzi, o co kamał albo kumać. Wiesław Gałązka, państwa i mój gość, doradca i konsultant polityczny. Już tak zupełnie na koniec, jeszcze pozostając w temacie tego wywiadu, jak rozmawialiśmy dzisiaj, to ja miałem takie wrażenie, to nie jest zarzut, żeby była jasność, ale miałem takie wrażenie, że z kolei u pana, panie Wiesławie, w intertekście tam się pojawiło: jaki wywiad? Jaki wywiad? Tam nie ma o czym mówić de facto. Dobrze to odczytałem? No to były pozory wywiadu. To było to, co mieliśmy do czynienia przez 8 lat w Telewizji Polskiej. Podałem przykład Choleckiej i Dudy. Po prostu no, mieliśmy do czynienia z analogiczną sytuacją, przy czym nie na darmo wspominam Dudę, bo jestem mieszkańcem Wrocławia, czyli według twierdzenia Dudy, twierdzącego, że ci, co dłużej posiadali Krym, to mają do niego prawo, to ja przepraszam to, co ja jestem obywatelem już niemieckim, bo Niemcy mają prawo się zgłosić po Breslau. Przecież to jest właśnie taka próba manipulowania, to co zrobił Putin, manipulowania na także wielu polityków, by zmienić ich sposób myślenia. To nie był wywiad. No i stawiamy kwiatkę. Ustawka. Ustawka, tak, rzeczywiście, ustawka. Wiesław Gałązka, doradca i konsultant polityczny państwa i mój gość. Panie Wiesławie, pięknie panu dziękuję za dzisiaj i mam nadzieję, że już niebawem znowu będziemy mogli się spotkać. Z przyjemnością. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękujemy pięknie, dobrej nocy. Obejrzany do końca program wzbogacił twoją świadomość i wiedzę, ale nie powstaje on za darmo. Nasza niezależność jest możliwa tylko dzięki hojności osób takich jak ty. Potrzebujemy twojej energii. Wesprzyj nas teraz. Szczegóły znajdziesz poniżej, w opisie tego programu. Dziękujemy. To żeby nie zapomnieć, proszę państwa, bo byłem o to proszony, w naszych programach specjalnych na naszej grupie facebookowej dla darczyńców spotykamy się w środę o 20:00. Dziś wyjątkowo spotykamy się o 22:30, czyli za niespełna pół godziny. Wszystkich naszych darczyńców, którzy są na tej grupie, zapraszam bardzo serdecznie. Środowy program za nami, jutro w czwartek dr Tomasz Kowalczuk, politolog i filozof, będzie państwa i moim gościem, w piątek profesora Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka, psycholożka, psychoterapeutka, no i już anonsujemy państwu zmianę w przyszłym tygodniu. W poniedziałek nie profesor Jacek Leociak, a profesora Renata Mieńkowska-Norkienę, politolożka, a profesor Leociak w czwartek w przyszłym tygodniu, czyli 22 lutego na pewności. I będziemy państwu do końca tygodnia o tej zmianie jeszcze przypominać. Zanim się z państwem pożegnam, to podziękuję serdecznie tym, dzięki którym nadajemy i przedłużamy, czasem bardziej, czasem mniej, co w wielkich mediach po obu stronach nie jest możliwe.
W tym tygodniu dziękuję panu Dawidowi z Rybnika, pani Agacie z Tychów, pani Marii z Wrześni, panu Albinowi z Krakowa, panu Maćkowi z Gdańska, panu Wojtkowi z Komorników, pani Lucynie z Białej Podlaskiej, pani Dorocie z Ząbek, pani Eli z Wieruszowa, panu Bogusławowi z Legnicy, pani Marii z Gdańska, pani Basi z Myszyńca, pani Gabrieli z Krakowa, panu Januszowi z Włodawy, panu Piotrowi z Warszawy, pani Ewie z Częstochowy, panu Grzegorzowi z Gołkowic i pani Iwonie z Zaborowa oraz wszystkim tym, których nie wymieniłem. Kłaniam się państwu nisko. Dziękuję, że jesteście z nami, nie tylko oglądając i komentując, ale także wspierając rozmowy z bardzo, bardzo fantastycznymi, wybitnymi intelektualistkami i intelektualistami w systemie codziennym od poniedziałku do piątku. To tak tylko przypominam. Dziękuję państwu pięknie za uwagę. Z naszymi darczyńcami widzimy się na naszej facebookowej grupie o 22:30, a my spotykamy się jutro, czyli w czwartek o 21:00. Dbajcie państwo o siebie, swoich najbliższych, znajomych, przyjaciół. Tak, 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 tak. Empatia. Ona ma najwłaściwszy wymiar, jeśli dotyczy nie tych, których znamy i kochamy, ale tych, którzy są dla nas zupełnie obcy. Dziękuję państwu pięknie za uwagę. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.